Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego. Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie, które spłynęło. Ja pewne pytania łączę, gdyż one są podobne. Pierwsze pytanie, jakie specyfiki skutecznie wzmocnią odporność u dzieci? Oczywiście oprócz diety. To jest jedno pytanie. Drugie, od kilku dni walczę z katarem. Dziś nocy zaczęło mnie boleć ucho, jak sobie pomóc? I trzecie pytanie, mam katar, zmienił mi się w zapalenie zatok. Jakie zioła zastosować. Więc trzy jakby zagadnienia, które można objąć jedną odpowiedzią. Proszę Państwa, katar to objaw, który pojawia się w różnego powodu, ale najczęściej jest to efekt przeziębienia. Jeżeli jest to efekt przeziębienia, to wystarczy stosować preparaty ziołowe, które będą działać przeciwzapalnie, rozluźniające na wydzielinę. Recepturę takiego preparatu, które ja najczęściej używam, macie Państwo na ekranie. No tam szczególnie dobre własności przeciwzapalne i rozluźniające wydzielinę i wyksztuczne ma tymianek, babka lancetowata, lukrecja. Są takie dominujące w tym produkcie składniki. One rzeczywiście świetnie działają. Ale pamiętajcie Państwo też, że jeżeli ktoś ma zapalenie, ma katar i ten katar wikła się zapaleniem ucha, bądź też wikła się zapaleniem zatok, to może to świadczyć o tym, iż osoba ta ma niską odporność. A niska odporność wymaga też stymulacji odporności. I tutaj ważny element to stosowanie preparatów na bazie jeżówki purpurowej, kwiatu, ziela, korzenia. Ja proponuję tutaj taka receptura, pojawia się z prawej strony, to ekstrakt z ziela jeżówki purpurowej, kwiatu rumianku, liścia melisy, owocu róży oraz miód pszczeli. To jest taka receptura sprawdzona przeze mnie. O ją się stosuje 7 dni, potem się robi 3 tygodnie przerwy, znowu 7 dni. Pamiętajcie Państwo, jeżówka jest świetnym środkiem, ale nie ciągle stosowana. Możemy oczywiście też stymulować odporność, używając preparatów pszczelich na bazie pyłku pszczelego, propolisu. My też używamy takiego produktu stymulującego odporność, gdzie jest mikronizat pyłku pszczelego oraz ekstrakt z propolisu. Propolis też działa silnie antybakteryjnie, a przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo, więc on też tutaj będzie korzystnie działał w przypadku tychże właśnie problemów z katarem. Tak więc można sobie tutaj te sprawy łatwo połączyć. Dużo tych receptur nie ma i one są naprawdę sprawdzone w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki. Należy też brać pod uwagę jeszcze jedną przyczynę kataru. Jeżeli na przykład katar pojawia się zawsze w tym samym okresie roku, gdy pylą drzewa bądź trawy, to może być tak, iż mamy pierwotnie katar alergiczny, który się wikła katarem takim bakteryjnym, a nawet zapaleniem zatok. I wtedy, w takim przypadku kataru alergicznego, no znakomity efekt uzyskuje się przy stosowaniu oleju z czarnuszki siewnej, ale w kapsułkach. Ja zazwyczaj w naszym centrum używamy tego preparatu, ja go używam w przypadku ataku kataru siewnego, nawet 4 kapsułki naraz, żeby się pozbyć tego ataku i naprawdę jest bezpieczny, skuteczny. Olej z czarnuszki siewnej to rewelacyjny środek na wszelkiego rodzaju alergie, również na katar sienny. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Immunobon, preparatu wspomagającego pracę układu odpornościowego.